Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy mikołajkowy odcinek, a w nim mamy sernik, który był obiecany z jednych wcześniejszych odcinków, bo było pytanie, czy chcecie koniecznie przepis na sernik. W zeszłym roku był przepis na piernik, w tym roku przepis Wam rzucam na sernik. Dużo czasu tak naprawdę na przygotowanie tego sernika nie poświęcicie, a efekt będzie super, więc każda teściowa, ciocia, wujek, babcia będą mega zadowoleni, a Wam to zajmie dosłownie pół godziny roboty, nawet nie chyba. Więc najważniejszą rzeczą, jaką potrzebujecie, to jest twaróg. Polecam ten z piątnicy, to nie jest materiał sponsorowany, absolutnie. Tylko Wam mówię po prostu to, co mi się najbardziej sprawdza. Więc takie wiaderko po prostu twarogu jest nam potrzebne. Blender, mikser, to oczywiste. Tortownica, ja mam 24-centymetrową średnicę. Masło, 20 gram masła potrzebne nam będzie. 160 gramów petit beurrów. Dwie łyżeczki cukru pudru, dwie łyżeczki cukru waniliowego, białą czekoladę, trzy jajka, budyń śmietankowy można zastąpić oczywiście mąką ziemniaczaną, ale ja preferuję budyń śmietankowy, bo wtedy jest o wiele lepszy ten sernik. No i oczywiście pytanie, które wszystkich zawsze irytuje, czy sernik musi być z rodzynkami. Ten sernik może być z, przepraszam, rodzynkami i może być bez rodzynek, więc tutaj jest dowolność, możecie zrobić taki, to będzie coś podobnego jak, nie wiem czy ktoś jadł sernik nowojorski w Starbucksie, to będzie coś podobnego, mniej chemiczny będzie w każdym bądź razie, więc to są wszystkie produkty, które potrzebujemy. Na początek będę mieszać masło, 20 gram masła z petit beurrami w blenderze. Jeżeli nie macie blendera, nie ma problemu, bierzecie 160 gram ciastek, wrzucacie do takiej worka jakiegoś, bierzecie młotek, rozdziabdziacie sobie na taki drobny maczek, do tego później jak rozbijecie to na drobny mak, bierzecie sobie widelec i 20 gram masła i po prostu to masło wkręcacie sobie w te petit beurry, żeby taka lekka kruszonka się utworzyła. Pokażę Wam później jak taka kruszonka wygląda, bo nie będę tego robić tutaj, bo to bez sensu. I co najważniejsze, jak mamy czekoladę, to czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej. Czyli bierzemy garnek, do garnka wlewamy wodę, na garnek kładziemy metalową bądź szklaną miskę i roztapiamy po prostu tu u góry sobie czekoladę. Tego też nie będę Wam pokazywać, bo to będzie strasznie dużo czasu zajmowało. Nie ma sensu. Rodzynki przed wrzuceniem należy sparzyć i na sitku je przecedzić z wody. Jak najmniej wody, można nawet jeszcze w ręcznik papierowy tą wodę, żeby ten sernik po prostu nie był za mokry. A ja właśnie idę w tej chwili zrobić sobie właśnie te petit beurry i roztopię białą czekoladę i wrócę do Was, bo to jest bez sensu, żeby Wam pokazywać to. Zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Przepraszam, że tak tłuczę, ale to tak niestety jest. Potrzebna będzie Wam brytwanna. Może być mała, może być taka duża. Trzeba będzie do niej wlać gorącą, wrzącą wodę i wstawić do piekarnika. Zanim to wszystko zaczniemy robić, nastawiamy sobie piekarnik na 160 stopni, tak, na 160, grzanie, góra-dół, żadne termoobiegi, bo to wysusza sernik. I jak już się nam nagrzeje, to wkładamy taką brytwannę, wlewamy do niej gorącą wodę, pamiętajcie, gorącą wodę, i zamykamy drzwiczki. I sernik w taki sposób się będzie nam piekł. Jeszcze jest szkoła, gdzie ludzie do takiej brytwanny wlewają wodę i wkładają ten sernik, tą brytwannę po prostu, ale robiłam tak parę razy i niestety te brytwanki, znaczy nie brytwanki, tylko te tortownice są nieszczelne w tych miejscach często i po prostu woda się przedostaje i spód nie jest kruchy, a jest niestety taki mokry, taki wodnisty wręcz i to nie jest zbyt dobre, bo to nikomu to później nie smakuje, nikt tego później nie chce jeść, więc taki mały pro tip. Ja się zabieram do wszystkiego, żeby to przygotować i zaraz się widzimy. Up till now, don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, but falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something. Jak widzieliście na przebitkach, zrobiłam spód z tych ciasteczek i masła. Tutaj tak to wygląda mniej więcej gotowe. Pokażę Wam na zbliżenie, jak to wygląda. I mamy
białą czekoladę. To będzie nam potrzebne do masy twarogowej, którą zaraz zaczniemy robić, ale najpierw wysypiemy sobie ciasteczka z masłem do tortownicy. Dobra, taki kadr będzie mi wygodniejszy w tej chwili. Jak widzicie, trochę to uklepałam, ale też do końca nie możemy tego uklepać, ponieważ twaróg nam to uklepie i to nie będzie takiej suchej formie, tylko po prostu w połączeniu z sernikiem to będzie taką spójną całość miało i to nie będzie takie kruche, jak tutaj teraz widzicie. Starajcie się w miarę równomiernie rozprowadzić te ciasteczka, żeby po prostu mieć w miarę równy spód. Oczywiście idealnie od linijki się wszystkiego nie da, ale nie ma co się martwić. Robimy tak. Więc to sobie odłożymy. Kolejnym etapem, jaki musimy zrobić, to musimy otworzyć sernik, ser twarogowy, przerzucić go do takiej dużej miski. Będzie głośno, będziemy używać miksera i będziemy do sera dorzucać jajka, kot mi tu przyszedł, i wszystkie pozostałe rzeczy, plus właśnie budyń, i powoli będziemy wlewać też białą czekoladę. Tereska, tu jest Tereska zaraz obok, jest bardzo ciekawie. O, no oczywiście, no miał, miał. No. Aha, ty musisz tam wejść, tak? Aha, okej. Okej, jak mamy już ser cały przerzucony do miski, dodajemy jajka. I teraz tak, ja mam jajka w taki sposób, staram się je dodać pojedynczo, włączając mikser i wlewamy sobie, staram się, o, jedno jajeczko, pak, miksujemy, później kolejne jajeczko, pak, miksujemy, możemy na wyższych obrotach, możemy na niższych, dokładnie mieszamy. A i pamiętajcie, jajka trzeba umyć i tak dalej, ja to zrobiłam. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z gastronomika, którzy oglądają ten program. Odcinek. Bo wiem, że jest spora rzesza ludzi, którzy są w szkole gastronomicznej. Przepraszam, że tak trzęsie, ale mamy mikser. Staram się w miarę to zrobić. O, widzicie? Mamy tak. I dorzucamy kolejne jajeczko. No. O, i poleciało. I mieszamy dalej. I jak wymieszam, to wam powiem, co robimy dalej. Dobrze, kochani, więc jak już wasz sernik wygląda w miarę taki sposób, to bierzemy w tym momencie swój cukier waniliowy. Dodajemy trochę cukru waniliowego. Nie muszą być dwie łyżeczki. Jak kupicie, słuchajcie, w ogóle jak kupicie czekoladę i to będzie wedla, to możecie spokojnie dodać troszkę więcej cukru waniliowego i cukru pudru. Ale jeżeli kupicie czekoladę białą Milka i ona jest słodsza niż z wedla, to wtedy nie dodawajcie tyle cukru, bo będziecie mieć za słodki ten sernik. No i wiadomo, mieszamy, tak? Następnie, o, mieszamy sobie powolutku. Następnie dodajemy cukier puder. No. I mieszamy. W przepisie jest skrobia ziemniaczana. My możemy dodać budyń śmietankowy, może być waniliowy. Ja polecam ten z doktora Itera, śmietankowy. I też go wsypujemy i mieszamy to wszystko razem ładnie. Jak wymieszamy, to wrócę z powrotem i powiemy, co robimy dalej. I pamiętajcie, w tym samym czasie, jak robicie całą resztę ciasta, to ustawiacie sobie na 160 stopni górę-dół i tutaj wiem, że to pięknie wygląda, wkładacie brytwannę z wodą. I to się ma tak grzać, to będzie taka para. Więc pamiętajcie o tym, bo to jest mega ważne, bo piekarnik musi być mega dobrze nagrzany. A my wracamy tutaj. Dobrze, i teraz jest bardzo ważny krok, na który trzeba uważać. Może wam się ciasto zważyć, ponieważ tutaj mamy roztopioną białą czekoladę i ona, o, widzicie, leje się. Poczekajcie, jak ją rozpuścicie, to poczekajcie trochę, żeby ona się tak trochę ostudziła, żeby można było w miarę dotknąć nawet szkło czy tam metalową miskę. I żeby to się jednak ciągnęło, bo może być takie prawdopodobieństwo, że wam się po prostu zważy, ale jeżeli by coś takiego się stało, nie przejmujcie się, sernik i tak wam wyjdzie. Więc
tutaj nie ma mowy o żadnej klapie, więc tak, co robimy z tym roztopioną, z tą roztopioną czekoladą? Wybaczcie, ale jeszcze jestem trochę chora, już się dobrze czuję, ale no słychać po głosie jeszcze czasem kaszle, ale jest ok, jest dobrze. Więc tak, do masy sernikowej po łyżeczce dokładamy białej czekolady i mieszamy, czyli włączamy na najniższe obroty, jakie mamy. Ja mam w miarę cichy ten właśnie robot. Sama wybierałam. Widzicie? Staram się jak najbliżej przyłożyć, bo wiadomo, biała czekolada będzie nam spadać prawdopodobnie, żeby nam się dużo tego, wiecie, lewa ręka to u mnie jest niestety zło. I wlewamy bardzo powoli i po prostu mieszamy. Mieszamy. Bierzemy kolejną łyżeczkę. Ja wiem, że to wygląda niefajnie, ale nie mam jak inaczej wam tego pokazać. I mieszamy. I tak robimy, dopóki nam się nie skończy ta czekolada i mieszamy. Okej, okay, jak już mamy całą gotową masę sernikową, czyli wymieszaliśmy wszystkie składniki, to tą masę sernikową, serową, przekładamy do naszej brytwanki. Ogólnie ja mam taką brytwankę, której wcale nie muszę tutaj, koty z tyłu się bawią, wybaczcie. Nie muszę jej tutaj niczym żadnym, nie wiem, masłem czy czymś obtaczać, ponieważ tutaj ma taką powłokę i nieprzywierającą i to bardzo ładnie później odchodzi od siebie. No i tyle. Jak to kogoś to interesuje, to jest Tefala, sukienkę mam z Lekoleje, jak ktoś szukał. Ona chyba już jest niedostępna, ale tak. I generalnie tak, przekładamy tą masę, wyszłam z dropu, masę sernikową do tortownicy. Odrobinę mi się może masa zważyła, ale naprawdę nie ma czym się przejmować. Z tyłu ze mną pewnie są już naczynia też, więc też tym się nie przejmujcie. W każdej kuchni robi się syf w trakcie, kiedy się robi tego typu rzeczy. Ja w ogóle chciałabym na Discordzie zobaczyć zdjęcia, że wy robicie ten sernik, bądź na grupie na Facebooku na Dream Pasta Gang. Ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, bo jestem mega ciekawa. Ja tam też zdjęcia, oho, wysypało się. Akceptuję i posty, więc na pewno mi to nie umknie. Bardzo się będę cieszyć, jak skorzystacie. A, zapomniałam, mogłam dodać rodzynki. Słuchajcie, rodzynki dodajemy przed włożeniem tego, bo też można teraz dodać rodzynki, jak ktoś się uprze. O. I serio, koniecznie z piątnicy musi być ser. Używałam prezydenta, używałam jakiś zmlekowity i te serniki niestety nie wychodziły tak jak powinny. Aha, i też taki tip, żeby ten ser tak bardziej tutaj, wiecie, tak zrobić taki stożek. O, coś takiego. Że niby lepiej, nie wiem, generalnie wiecie, przepisy babć i tak dalej. Popytajcie się. Dobra. Odkładamy. I taki gotowy. Dobra. I taki gotowy sernik trafia do piekarnika z tą brytwanną, w której jest woda, na 1 godzinę i 20 minut. I po tym czasie możecie wyłączyć piekarnik i zostawić w piekarniku sernik do ostudzenia, albo możecie po prostu wyciągnąć ten sernik i jak najszybciej go ostudzić, żeby go zjeść. Więc decyzja należy do was. Ja proponuję jednak po godzinie i 20 minutach wyłączyć piekarnik, uchylić, z tyłu się koty bawią dalej, uchylić lekko drzwiczki w ten sposób, zgasić światło i o, widzicie? Ta para dużo robi. I uchylić lekko drzwiczki i zostawić, żeby sam się ostudził. Trochę to czasu zajmuje, w sensie samo pieczenie tego sernika, ale efekt końcowy jest naprawdę świetny. Więc ja czekam na zdjęcia, nie wiem, później wam wrzucę jakieś zdjęcie końcowe tego sernika, nie będę się już wam pokazywać, bo jednak to ponad 2 godziny czy 3 nawet będzie, a to już będzie ciemno za oknem niestety, więc dajcie znać, czy wam się przepis podobał, czy z niego skorzystacie. Mam nadzieję, że wam się coś takiego też podoba, taki trochę lifestyle. Możecie się spodziewać w najbliższym czasie, że będą różne odcinki, nie tylko będą odcinki stricte z gry, ale też będą troszkę bardziej lifestyle'owe, żeby was nie zanudzić, bo nie każdego to interesuje. I
Mam nadzieję, że Vlogmas się uda. Mamy kilka fajnych niespodzianek w najbliższym czasie dla Was, ale wszystko zobaczycie. No i w nowym roku też dużo będzie niespodzianek, będzie się działo, więc oglądajmy. Jingle them bells and frolic, come, let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year, the best day of the year. Yes, it is the best day of the year.